No, tak to bywa, Tadeuszu, że ja się nieraz tam gdzieś tam pogubiłem w życiu. I znalazłem się we Włoszech. Ja też przez długi okres czasu. No właśnie. E, wszyscy cię znają, szczególnie z filmu, gdzie pojawiłeś się jako przyrodni brat Norberta, osoby niepełnosprawnej. I myślę, że. Z jego życiem też związała się bardzo szybko pewna historia, w której Ty brałeś mocno udział. No właśnie, powiem Państwu szczerze, że ten moment dzisiejszego koncertu jest dla mnie taki najbardziej trudny i właściwie zgodziłem się tylko ze względu na to, że z Januszem łączy nas kilkudziesięcioletnia przyjaźń, ponieważ na sali koncertowej Mówić o cierpieniu, mówić o osobistych przeżyciach intymnych jest bardzo trudno. Ale ponieważ Państwo jesteście ludźmi, w większości też dotkniętymi bardzo wielkimi cierpieniami, to uległem tej namowie, choć bardzo niechętnie, żeby powiedzieć kilka słów o moich spotkaniach w ostatnich latach. Jak Państwo, nie jest to obligatoryjne, że wszyscy muszą oglądać serial M jak miłość, ale no niestety jest to serial bardzo oglądany i ja osobiście jako Tadeusz Chudecki odczuwam to chociażby poprzez to, że właściwie wszystkie osoby już do mnie mówią Heniu, a nie Tadeusz, co mnie bardzo denerwuje, ale niestety tak to jest z uprawianiem publicznego zawodu. Natomiast obiecałem Januszowi, że powiem trzy słowa o moim spotkaniu z Mariuszem Sabiniewiczem, którego Państwo pewnie też ci, którzy śledzą, a wiem, że wiele takich osób jest nasz serial. Mariusz Sabiniewicz, właśnie wspomniany przez Janusza Niepełnosprawny, wspaniały kolega, którym, z którym się właściwie spotkałem na planie filmowym, ponieważ zamieszkiwał w mieście Poznaniu, przez wiele lat walczył ze straszną chorobą, to znaczy z, no, z rakiem, który którego kilkakrotnie udało się przepędzić, ale który nieustannie jednak wracał do, do niego. I to, co chciałbym powiedzieć, że Państwo bardzo często nas, znanych, znanych Państwu, prawda, z ekranu, tak myślicie, że a my to tacy jesteśmy pomalowani, ładnie ubrani, no bo to trochę prawda, ale że nie mamy swoich dramatów, swoich cierpień. I to moje spotkanie z Mariuszem, czyli dla Państwa z Norbertem serialowym, było. Wyjątkowy. i powiem szczerze, że do dzisiejszego dnia bardzo, bardzo o nim pamiętam i bardzo gorąco się za niego modlę, ponieważ kiedy go spotkałem, a było to w grudniu, dwa lata i dwa miesiące temu, kiedy po raz pierwszy ja się pojawiłem na planie filmu, to wydawało mi się, że jakoś tak zupełnie nie Niepoważnie wygląda ten wózek i że to jest jakaś taka fikcja, w której my, jako aktorzy, bardzo często bierzemy udział, ponieważ jego uśmiech, jego radość życia, jego, jego pogoda ducha była tak wspaniała, że, że po prostu no, nie jestem w stanie do dzisiejszego dnia jej zapomnieć. Ale niestety trwało to bardzo krótko, ponieważ pamiętam, że dwa miesiące później, w lutym, wyjechałem z moją rodziną, z moją małżonką, ponieważ to jest też trochę wiadome, że jestem takim. Nie mogący mu siedzieć na miejscu podróżnikiem, i nieustannie gdzieś biegam i za złotówkę fruwam po całym świecie, ale to kiedyś innym razem, przy jakiejś pogodniejszej e, okazji Państwu o tym opowiem. E, byłem z żoną i z moim synem na Sycylii i otrzymałem wiadomość mm, z filmu, że są odwołane zdjęcia, bo Mariusz jest znowu na chemii. E, napisałem wtedy też do Mariusza natychmiast, prawda, że trzymaj się, e, chłopie, i otrzymałem takiego SMS-a, który. Przechowuję do dzisiaj w mojej skrzynce w telefonie. Napisał mi, kochany braciszku, bardzo się cieszę, że się spotkaliśmy, opiekuj się moją serialową rodziną i życzę Ci wszystkiego, co najlepsze. Wtedy z tego SMS-a zrozumiałem, że sprawa jest poważna, chociaż w ogóle nie, nie, nie przewidywałem tego. I rzeczywiście następne dwa miesiące, kiedy sztab lekarzy walczył o to, żeby uratować. Mariusza, odbywałem z nim niezwykłe rozmowy telefoniczne, głównie w nocy, ponieważ to jego wielkie cierpienie, a również i cierpienie mojej małżonki, która też bardzo była poważnie chora w tamtym czasie, pozwalało nam dotykać wielu niezwykle ważnych tematów, które są dla mnie w tej chwili jakąś taką wielką siłą bo myślę, że tak jak Ewa Błaszczyk, u której podziwiam tę nieprawdopodobną siłę, że potrafi pracować.